Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian. A was, moi drodzy, zapraszam do pierwszego odcinka z gry Indica. Moi drodzy, aby przedstawić wam o co w tej grze chodzi pokrótce, przeczytam wam najprościej dwa zdania z opisu ze Steama. Indica jest trzecioosobową grą fabularną osadzoną w dziwnym świecie, gdzie religijne wizje zderzają się z surową rzeczywistością. Tytuł opowiada historię młodej zakonnicy, która wyrusza w podróż ku samopoznaniu w towarzystwie niecodziennego, rogatego kompana. Na pozór Indica wydaje się zwyczajną zakonnicą, próbującą dostosować się do trudnego i monotonnego życia w klasztorze. Nie da się jednak zmylić pozorom. Ta młoda dziewczyna nawiązała bowiem znajomość z dość nietypowym osobnikiem. Mianowicie diabłem. Właśnie, to ostatnio, moi drodzy. Znajomość z diabłem przekonała mnie, żeby tę grę spróbować. Z ciekawości, po prostu. Moi drodzy, tak w skrócie wam jeszcze opowiem. Gra ma premierę właśnie w dniu dzisiejszym, kiedy to nagrywam, czyli 2 maja 2024 roku. Producentem od Meter, a wydawcą wszystkim znani, tak myślę, że wszystkim znani, 11 Bit Studios. I tu już wiemy, że 11 Bit Studios za tym siedzi. Chociażby przy jako wydawca, gra na pewno nie będzie zła. Co więcej, a zresztą, zagrajmy. Jeszcze w skrócie, gra na Steamie kosztuje niecałe 100 zł. O, co ciekawe, już z tą postacią spadającą już sterujemy. Dobrze, to zbierajmy chyba te kryształki, czy to cokolwiek jest. There's a basket for Smaragda in the warehouse. She's waiting. Obowiązek. Weź kosz z warzywami ze składziku i zanieś go do refektarza do siostry Smaragdy. Plus 30 punktów. Dobrze. Ładnie to wygląda. Moi drodzy, ja potrzebuję tylko sekundę, żeby ustawić sobie dźwięki. No dobrze, na razie tak zostawię, zobaczymy. What does it mean to be truly righteous? To never succumb to temptation, or to take a vow of chastity despite constant temptation? Our heroine did not know the answer to this question and preferred never to dwell on it. If it were up to her, she would have chosen the quiet life of a nun. However, destiny had something different in store for her. No, no moi drodzy, wygląda to niesamowicie. Zobaczcie sobie na śnieg, bo już zobaczyłem wcześniej, kobieta zostawia ślady. Znaczy, nie aż tak mocno... O, teraz widać. Pięknie. Co tutaj się w ogóle dzieje? Co to tu jest? Ciekawy sposób uruchamiania dzwonów, nie? Na sznurach. Brawo ty. O! Znaliśmy punkt. Zobaczcie, te punkty są mocno pikselowe. Bardziej zresztą widzicie w lewym górnym rogu, jak to wygląda. Możesz biegać? Jest mała różnica między bieganiem a niebieganiem. Skakać widzę nie potrafisz chyba. Albo czego jeszcze nie wiemy. Także idziemy w kierunku znacznika. Chociaż kurczę, ja bym z chęcią tu zwiedził jeszcze te wszystkie rogi. Czekajcie, moi drodzy, zanim pójdziemy tam, gdzie nas gra prowadzi. Zobaczmy ten zaułek. Może akurat coś ciekawego znajdziemy? A nie wiemy, nie? Brama.
Zamknięto najwyraźniej. W ogóle w grze mamy dostępne dwa języki, jeżeli chodzi o dubbing. Angielski oraz rosyjski. Bo jakby nie patrzeć, świat tej gry właśnie kreowany jest właśnie chyba na rosyjskie tereny. Ale z wiadomych względów wybrałem angielski. W sumie tych względów jest więcej. No też są osoby, które lubią po prostu słuchać, co się w tle dzieje. A lepiej słuchać, myślę, angielskiego. Bo jakby nie patrzeć, więcej z nas go kojarzy, nie? Zobaczmy jeszcze tutaj, zanim pójdę dalej. Bo na ławce mogliśmy usiąść. A pani mogłaby troszkę szybciej chodzić, nie? Ale niech jej będzie. Tu jest w ogóle... Aha! Zaraz pójdziemy, na to wygląda. No to pierwszy odcinek będzie mocno chodzony, na to by wyglądało. I zobaczcie, te nasze ślady nawet dość długo się utrzymują, także miło. Usiądź pani. Siostro. O, możemy widoki zmieniać. Ciekawa opcja. No? Ładnie, gdyby ktoś chciałby zrobić screeny, nie? Spoko. Tu przynajmniej nie wieje pani. Latarenkę pani ma? Nie ma pani latarenki. Siostro. I'm sorry. Maybe I can help. You're the last person I need right now. Get lost. Sorry. Dlaczego w mnie nie lubicie, co? Instrukcja obsługi hydraulicznej maszyny parowej. Wow. W przypadku nagłego zatrzymania silnika należy pamiętać o wypuszczeniu pary przez otwór numer 4. Ciśnienie robocze w górnym kotle należy utrzymywać na poziomie taki, jak to widzimy. Troszkę tego jest, nie? Ciekawe, że święta inaczej, w dni inne inaczej. W czasie 12 wielkich świąt też inaczej. W okresie Wielkiego Postu. No dobrze. Wszystko pewnie ma swój cel. Tam widzicie cyrlicę, nie? Dobrze, tu byśmy i tak zeszli, schodząc tymi schodami. Na szczęście nie musimy się wracać, także miło. A my idziemy dalej, jak nas gra prowadzi. Kurczę, no to ja idę dalej tutaj w takim razie. Cześć, siostra. Słuchaj, jest sprawa, ja... Aha, mogę wejść. Aha. Ostro pracuje. Tutaj jest zaułek zamknięty i tu też przejścia nie ma, także fajnie się wyjaśniło. Idziemy dalej. Dlaczego skusiła się moja dziewczyna piękna, cudowna na życie w klasztorze, co? Pewnie poznałaś takiego jak ja i wolałaś iść do klasztoru, nie? Przyznaj się. Nie no, to fajna opcja wyjścia do góry, nie? Zobaczcie to. Pianino, nie? Pianino, a fortepian chyba jestem wielki, mi się wydaje. Mogę się mylić, oczywiście. Co ciekawe, tam jest jakaś farba czy coś. Może malowali faktycznie. Tak, malowali, bo nie dokończyli. BHP się kłania, nie? Nie no, pięknie. Lepiej bym tego nie wymyślił. Ładnie to wygląda. Muszę powiedzieć, że surowy klimat, taki mocno szary, jak sami widzicie. Natomiast jest fajnie. Pewnie zamknięte, nie? Tak. No i dobrze. Też jakieś wejście po tym pseudo-rusztowaniu. Ciekawe, czy w grze są jakieś znajdźki, czy elementy, wiecie, takie
do zbierania. No właśnie, w sumie to jest to samo, jakby nie patrzeć. Dobrze. A zobaczmy, czy mam jakieś menu, czy mam cokolwiek. Na tabulatorze nic, QE nic, FRT nic. Na P, na Escape jest tylko wyjście do menu. Jest poster na przykład. W punktach. Poziom 8, twój aktualny poziom. Wstyd 6. Za każdym razem, gdy zdobywasz punkty, otrzymujesz dodatkowe 6. Nie mogę niczego zmienić, nie mogę niczego zmienić. Krucha 3. Za każdym razem, gdy zdobędziesz punkty, masz szansę na dodatkowe 6. Niedługo zbliżamy się do tego poziomu, na to wygląda. Ekwipunek. Zapałki posiadamy. Dobrze wiedzieć. Miałem jakieś takie zapałki z czerwonymi tymi dędzlami. Indyka. Wybłagała to pudełko zapałek od Marfy. Malarki ikon. Marfa udekorowała je na przybycie metropolity Iwariona, ale matka Verwara w ostatniej chwili odrzuciła podarek, więc trafił on do Indiki. Mamy jeszcze Paweł Sergiejewicz, ojciec Indiki. O, teraz się pojawiło. Niepodobny do swojej córki, nie? Broda troszkę inna. Matka przełożona nie zezwoliła Indice na zatrzymanie fotografii, ale dla Indiki to zdjęcie to ostatni łącznik z jej wcześniejszym, doczesnym życiem. Różaniec. Jakiś taki nie nasz, nie? Układ tych mi nie pasuje. Kulek. Kiedy jej życie staje się nie do zniesienia, Indyka ściska krzyżyk swojego różańca tak mocno, że krew cieknie jej po dłoniach. Tylko w ten sposób może zagłuszyć nienawistny odgłos diabła. For the sake of the prayers of all the... Stesha? Do you have something prepared for Smaragda? It's cold today, isn't it? Oh, potatoes! Thank you. Thank you. Dlaczego oni wszyscy... The sisters loved Indica. No właśnie, nie widzę tego. Christian love is known to be patient, merciful and faithful. However, in a lowly human sense, they didn't love her that much. To be completely honest, they didn't love her at all. Many of them felt nothing but disgust for her. Indica, however, was not to blame. Were it not for the voice that was inculcating ideas in her, unforgivable for a Christian, she would have been a virtuous and rather mediocre nun. Indica's biggest dream was for that voice to leave her alone once and for all. Her entire life became a struggle, a painful resistance. No matter how hard she tried, no matter how much she tortured herself, the voice grew louder and more convincing every day. Czy tu coś ciekawego? A, jest coś ciekawego. Zauważcie, że tam był faktycznie skrót do tamtego miejsca. Mogliśmy to od razu zauważyć, nie zauważyliśmy, a ta siostra, która odładowała do pieca prawdopodobnie, już się wyniosła. Pewnie zrobiła swoje i poszła dalej, nie? A my tu ciekawe mamy. Relikwiarz. Przechowywane są w nim szczątki świętego Barła Ama z Egiptu. Znany z pięknej woni świętego. Pomaga na nie strawność, rozstrój żołądka i zaburzenia narządu rodnego. Kosztuje 10, albo dostaniemy 10, biorę. Dostaliśmy 10, świetnie. Mamy teraz wybór, ciekawe, tu nie możemy wybrać. Mamy wybór pomiędzy smutek 4, a pokora 4. Pokora 4, szansa na zdobycie 12 teraz. Za każdym razem, gdy zdobywasz punkty, masz szansę na mnożnik 1,46. No chyba to ma większą szansę, nie?
aniżeli to, bo to jest jednorazowe, a to na stałe. Smutek. Dziękuję. Ciekawy sposób połączenia grafiki dwuwymiarowej z taką grafikę trochę z Mario, nie? Nie wiem, czy ja tu miałem... Nie, nie mam tu iść, ale z ciekawości zajrzę. Jest tu ktoś? Dzień dobry. Asceza. Praktyczny poradnik. Na smarej górę mi dołu zewnętrznej części uda mocnym ziołowym naparem. Tu są nawet grafiki po lewej stronie, zobaczcie. Wykonaj poprzeczne nacięcia na skórze u góry i u dołu uda. Rozgrzej kajdany do czerwoności. Powoli umieć gorące kajdany pod skórą, podwijając ją za pomocą haka chirurgicznego. Czy was pogrzało? Ja pierwszy etap jeszcze mogę zrobić, ale nic więcej. Masakra, nie? Wow. O, 23 punkty chyba dostaliśmy, jak dobrze zerknąłem. Miło, czyli jednak warto, moi drodzy, chodzić po wszystkich kątach, na to wygląda. Zamkniemy te drzwi, żeby nie było. Dziękuję. Nas tutaj w ogóle nie było, nie? To teraz żałuję, że ja tam wszystkiego nie zwiedziłem jeszcze. Wrócić się, moi drodzy? Jest sens? Pewnie tam jeszcze pójdziemy nieraz. Albo się wrócę, albo pójdziemy. Albo się wrócę. Ja się wrócę i to wytnę. Jeśli coś ciekawego tam będzie, to wam pokażę. Jeżeli nie, to widzę. Widzimy się z powrotem. No zobaczcie to. Tu jest jakiś wielki zwierz. Konkretnie wielki. No zobaczcie, jaki ma wielki tyłek, nie? Niby krowa. Przynajmniej tak brzmi jak byk. Albo byk. Ale jaki wielgachny. Patrzcie go. No to chyba jest jego, no właśnie, bobki, nie? Nawet jeśli tutaj nic nie znajdę, to chociażby dla niego było warto. A to też jest ciekawe, zobaczcie, to jest to miejsce, gdzie te ziemniaki dostaliśmy. Zobaczcie, jakie tutaj są wielkie jaja. To są jaja, naprawdę, no popatrzcie, to jest skorupka z jajka, nie? Nawet rozbite całe. Masakra, z czego takie wielkie jaja? Też dobre pytanie. Tu pewnie jest zamknięte. Zamknięte póki co. Dźwięki niesamowite, nie? Pani się nie odezwie do mnie? Pewnie, że nie. Dobrze, to ja wracam. Widzimy się tam, gdzie zakończyłem poprzednią podróż. Zobaczcie sobie, nawet sposób niesienia, noszenia tego koszyka wskazuje, że on trochę waży. I zobaczcie na jej posturę, nie? Głowa lekko do przodu, bark napięty. Faktycznie to swoje waży. Oczywiście zwiedzamy wszystko, bo jak widzieliśmy wcześniej, jest, ma to sens. Także wpijam tutaj z ciekawości. Ale jest zamknięte, no to idziemy dalej. Także od razu ostrzegam, bo ja będę chciał faktycznie, przynajmniej z początku, dopóki nie poznamy gry, wchodzić w każde miejsce. A dlaczego mówię, że dopóki nie poznamy gry? Bo czasami bywa, że nie ma to większego sensu w dalszej rozgrywce. Ale nie zawsze jest to do końca pewne. Ja tu bym z chęcią też zajrzał. Takie podejrzane miejsce schowane, nie? Nie da się przejść, nie da się przejść, są sztywne. No i tu powinno być otwarte, nie? Takie wejście fajne. Dobrze, idziemy dalej. Pewnie dużo krochmalu, dlatego takie twarde. Te drzwi też raczej będą zamknięte, co?
Tak, bo żeby się wskaźnik pojawił. Jest mroźno, bo nawet woda z rynny spadająca, wypływająca, też zamarzła. Także nieźle. Zamknięte. Zamknięte. Nas prowadzi do piwnicy. To my idziemy w prawo. Kurczę, bym tu jeszcze chętnie wszedł, nie? Jest furtka, ale pewnie zamknięta. Dobrze, to ja, moi drodzy, idę do góry. Na szybko zerknąć, czy tam coś ciekawego się znajduje. Zastanawiam się, dlaczego nas tak nie lubią, nie? Co się wydarzyło z nami? Co jest naszą historią? Bo niedawiść też nie bierze się z niczego. Zazwyczaj. Zamknięte, dobra. O. Szkoda ziemniaków, nie? Dobrze, no to, moi drodzy, wybijamy. Obowiązek. Nabierz całą beczkę wody. 100 punktów. Świetnie. Jak dobrze pamiętamy, na samym początku mapy było miejsce, z którego kupiliśmy wodę, nie? Także ja wam, moi drodzy, tej drogi oszczędzę. Chyba, że coś się A nie, to jest od razu. Dobrze, bo ja myślałem, że musimy iść na sam początek. Nie, no to jest ok. No to nalejemy stąd. Muszę naprzemiennie koło naciskać WSAD i teraz w drugą stronę. Ładnie, bardzo ładnie. Patrz na jej oczy, nie? Co ciekawe, ta woda wydaje się być lżejsza niż te ziemniaki. Nie wylejesz? Nie wylejesz, nie? Nie wylejesz. Aha! Pięć razy. Dobrze, moi drodzy, ja wam tego zaoszczędzę i widzimy się przy piątym razie. Useless labor is the basis of spiritual development. Obedience is above fasting or prayers. Indica didn't understand why she needed to retrieve the water from the well if there was a pump next door that took it from a sacred spring. She didn't understand why drinking from the spring was allowed, but cooking soup was a sin. The well was only about 15 meters away from the spring. It was not possible to have any other water there. Even a tenth of it is the same. They say on Epiphany, even a drop of holy water blesses an entire canister. If that were true, a couple of evaporated drops from the spring would bless the puddles beneath Earth. I dajesz po ostatnie wiadro
i wam pokażę, a w zasadzie to zwróćcie uwagę na pracę całego materiału na jej ciele, a nie żonę. Brawo. Jak słyszeliśmy w poprzednim monologu, mi się wydaje, jakby została, najpierw nasza Indika była wykorzystywana do takich dziwnych celów, nie? Jakby specjalnie ją męczyli. Ale myślę, że to wszystko jeszcze się w jakimś mniejszym bądź większym stopniu wyjaśni. O co tu faktycznie w tym wszystkim chodzi? Prawda, Indiko? Jeszcze im pokażesz co i jak. Jeszcze im pokażesz. You haven't eaten even 10 of them. With God's help, we'll make it to spring. No way. Sisters won't eat after her. Mother. The sign of the cross saves from the plague, but this, God forgive me. Glory to... Smaragda, don't tempt me. I'm sending Evdokia to you. Don't let this one into the refectory. Remember me, O Lord, in thy kingdom. May my communion of thy immaculate mysteries, O Lord, not be judged or condemned, but heal the body and soul. Servant of God, servant of God Indica shall now take communion with the body and blood of our Lord and God and Savior Jesus Christ. Miałeś dla nich cierpliwość przez wiele lat i przestrzegałeś ich przez ducha Twego za pośrednictwem Twoich proroków, lecz nie usłuchali. Wtedy wydałeś ich pod władzę obcych narodów. NE 9.30. It is forbidden to leave the convent without a blessing. Despite her requests, Indica had not been blessed to leave for a full year. When she was tasked with delivering the letter, it took her completely by surprise. Even though she did not know the contents of that letter, she could not shake the feeling that it would play an extremely important, perhaps critical, role in her life. How would I know what's in it? What is in it? What's in it? What's in it? What's in it? Przeczytaj, Indiko. Po prostu przeczytaj. Obowiązek. What's in it?
Dostarcz list do ojca Hermana z klasztoru w Daniłowie. Jeszcze nie dostali się 100 punktów za przyniesienie wody. Oszustwo. Gdzie jest moje 100 punktów? Moi drodzy, to już sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Gra zapowiada się mocno intrygująco. W końcu można biegać. No to bieganie jest prawdziwe w następnym odcinku. Tylko mnie teraz irytuje, dlaczego nie dostanę tych 100 punktów za tą wodę, nie? Ja bym nowy poziom już w tej chwili. Dobrze, moi drodzy. Dziękuję wam serdecznie za trwanie do końca. Jeśli spodoba, skorzystacie 4 razy za. Subskrybuj, zalajkuj, zapisz komentarz, witaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej. Zobacz, jak on się skromna wydaje, nie? No właśnie.